Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spójrzmy na liturgię słowa, która jest dla nas światłem na naszej drodze życia. Pismo Święte powie, że jest lampą, która oświeca nam drogę w ciemnościach duchowych. Prorok Izajasz działa w czasie obecności Żydów na wygnaniu w Babilonii. Tam wśród ludzi rodziło się pytanie, czy Pan Bóg nas nie odrzucił, czy nie zerwał z nami przymierza, bo pozwolił, żebyśmy byli uprowadzeni do niewoli. A wielu ludzi już w tamtej rzeczywistości przyzwyczaiło się do tej niewoli, już im w miarę te warunki odpowiadały. Wobec tego już osłabła ich wiara, a życie moralne było bardzo niemoralne, niejednokrotnie. I prorok Izajasz na nowo ich budzi do refleksji i mówi: szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Prorok ukazuje prawdziwe oblicze Boga, Boga, który nie rezygnuje z człowieka, który jeśli dopuszcza jego sytuację trudną, zniewolenia, to tylko dlatego, żeby czegoś go nauczyć, wychować, żeby zreflektował się, że to z jego powodu, z jego winy, z jego grzechu dźwiga ten ciężar, tę rzeczywistość niewoli. Jednak wielu ludzi w niewoli zaczęło głęboko reflektować i zaczęło się nawracać do Boga. Na nowo ta wiara oczyszczała się i ta więź z Bogiem stawała się bardziej twórcza, życiodajna, głęboko duchowa. Prorok Izajasz pokazuje wielkość i potęgę Boga, która przerasta człowieka w sposób nieskończony. I mówi: bo myśli moje, czyli Boga, nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Tę wielkość, potęgę i dobroć Boga ukazuje Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza. Ta Ewangelia Mateusza powstała w latach między 70 a 80 roku po Chrystusie. Jest ona już dobrze, głęboko, refleksyjnie wzbogacona. I Pan Jezus w tej Ewangelii ukazuje Królestwo Boże w postaci gospodarza, który mając swoją winnicę szuka do pracy ludzi i wychodzi o wczesnym poranku, wychodzi około godziny 9, wychodzi około 11, wychodzi około 15, a nawet i 17. Dzień pracy trwał od 6 do godziny 18. I umówił się z tymi pierwszymi, którzy najwcześniej przyszli do winnicy, aby pracować, o 1 denara. Wystarczała ta zapłata na utrzymanie całej rodziny. Wobec tego ci robotnicy chętnie przyjęli propozycję pracy, bo nie czuli się skrzywdzeni ani jakoś tak niesprawiedliwie potraktowani. Przyjęli. Była to dla nich godziwa zapłata za ten trud pracy całodziennej. I kiedy przyszedł wieczór i trzeba było wypłacić należność każdemu, to przyszli ci ostatni, którzy tylko godzinę pracowali. I oni też otrzymali po denarze. Wobec tego, gdy zobaczyli ci pierwsi, sądzili, że więcej otrzymają, ale gdy otrzymali tylko po denarze, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi. I wówczas gospodarz odpowiada: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź.
Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzy, że ja jestem dobry? I Ewangelia kończy się słowami: tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Pokazana jest tu wspaniałomyślność Boga, który nie rezygnuje z żadnego człowieka i o różnej porze dnia, czyli tego życia, wzywa do zbawienia, czyli do pracy w swojej winnicy, w swoim Królestwie Bożym. To Królestwo w nas zaczyna się od chwili chrztu, momentem chrztu. To jest wejście do wspólnoty Kościoła, do tego Królestwa Bożego, które jest przedłużeniem życia Jezusa na ziemi i Jego działalności, Jego słowa. W tym Królestwie mamy pracować, wypełniać te obowiązki. Nagroda jest nam przygotowana po śmierci, wielka, hojna, która nas mile zaskoczy. Ale Bóg do tego Kościoła zaprasza o różnych porach tego czasu. Są i tacy, którzy w połowie swojego życia dopiero przyjmują wiarę. Są i tacy, którzy pogubili się, a później jakoś na nowo reflektują i wracają do Boga. Są i tacy, którzy nawet przed śmiercią dopiero odkryją ten skarb i nawrócą się, przyjmą dary Bożej łaski i dostąpią zbawienia. Pokazana jest tu szczodrość, dobroć Boga, Jego hojność. Bóg nikogo nie krzywdzi. To z naszej strony jest wiele nieporządku, wiele zazdrości. Ta zazdrość nas niejednokrotnie tak niszczy. Nie, umieć się cieszyć, że każdy do Chrystusowego Kościoła może należeć, że może z tych łask czerpać i korzystać jak najobficiej. Nikomu nie jest zabroniony dostęp do tych źródeł łask. Cieszyć się, że ktoś się modli, że ktoś chodzi w niedzielę do Kościoła, że ktoś korzysta z sakramentów pokuty, Eucharystii, komunii. Cieszyć się, radować. Ale i to niech będzie dla mnie motywacja, bym i ja ożywił swoją gorliwość wiary, życia moralnego z Bogiem w łasce uświęcającej. Bo to jest właśnie ta droga do nieba. To jest ta praca w tej winnicy, czyli praca nad własnym sercem, sumieniem. Dzisiaj jest problem sumienia, poważny problem sumienia. Papież Benedykt XVI, emerytowany papież, mówił: problem dzisiaj poważny, wychować człowieka, ale można go wychować tylko na Bożej prawdzie, na Bożych przykazaniach, tylko na tym fundamencie prawdziwym. Można zbudować właściwe człowieczeństwo i tacy ludzie przemieniają świat, ale w duchu prawdy, w duchu miłości, w duchu szacunku dla godności i praw każdego człowieka. Tylko tacy, uformowani Bożą prawdą w głębi swojego serca, sumienia. Ten problem podejmuje także święty Paweł w liście do Filipian. Paweł mówi, że bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czyli w moim życiu, przez moje życie, przez moją pracę, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, patrzmy. Cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, by być z Chrystusem. To jest nasz cel. Być na zawsze z Chrystusem, w Chrystusie, razem w domu Ojca. Tam jest radość i życie. I mówi, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na nas, na was. Czyli pozostawać tu na ziemi to właśnie wykorzystać ten czas w sposób twórczy do służby Bogu i człowiekowi i bliźniemu. I to jest ta mądrość. Kochać i czynić to, co miłość nakazuje, a miłość prawdziwa nakazuje czynić dobro. Czyli szanować człowieka i jego godność, służyć mu. I tak się uświęcamy, i tak budujemy niebo. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Eucharystię. Szczęść Boże.